Mieliśmy mało, 1000, 2000 czasami. Komuniści zawsze na nas nakładali tak zwany numerus clausus, czyli mówili, ilu studentów możecie w tym roku przyjąć. 20, 50, 100, więcej nie. Komuniści zawsze nam pewnych nauk, pewnych dyscyplin naukowych zabraniali nauczać. Na przykład nie pozwalali, żeby na kulu było uczone prawo. Prawo cywilne z całą tradycją prawa rzymskiego. Mieliśmy prawo kościelne, to oni do tego nie mieli wglądu, bo się na tym nie znali, ale nie pozwalali na prawo cywilne na przykład. Bardzo nas ograniczali w nauczaniu na przykład literatury polskiej i historii. No bo jak uczymy historii, to uczymy, że Polska się nie zaczęła od Lenina czy od początku rządów komunistycznych, tylko się zaczęła wiele wieków wcześniej, że Polska przynależy do kultury europejskiej i ją współtworzy od 1000 lat. Komuniści to ograniczali, bo wiedzieli, że to sprawia, że i studenci KUL-u, i profesorowie KUL-u to jest środowisko, które inaczej myśli. Te trudne sytuacje trwały bardzo długo. W latach 60., kiedy, jak Państwo pamiętacie, Polska, tak szczególnie naród polski, obchodziła 1000-lecie Chrztu Polski, 1966 rok, to były bardzo trudne lata dla naszego uniwersytetu, bo były trudne dla całego Kościoła w Polsce. Jeśli żyliśmy, jeśli istnieliśmy, działaliśmy, uczyliśmy, profesorowie byli, którzy zarabiali, parę groszy otrzymywali, to zawsze to wszystko było dzięki temu, że mieliśmy przyjaciół i w Polsce, i poza granicami. W latach 60. było około 2 do 2,5 tysiąca studentów tylko. Kiedy przyszedł koniec lat 70., kiedy ja byłem sam na studiach na KUL-u, a będąc klerykiem w seminarium duchownym lubelskim, kiedy się przygotowywałem do kapłaństwa, zarazem byłem studentem KUL-u, czyli miałem studia filozoficzne, a potem teologiczne. Wtedy, jak pamiętam, na KUL-u było około 4000 studentów. Początek lat 80., 20 parę lat temu. I tak to trwało w zasadzie aż do końca, do upadku komunizmu. Około 4000 studentów. To bardzo mało, jak na uniwersytet tak stary, można powiedzieć. Mówię stary, dlatego że ja sam sobie do niedawna tego nie uświadamiałem, ale jak tam coś czytałem trochę z historii naszego uniwersytetu, to nasz KUL jest czwartym najstarszym uniwersytetem w Polsce.